Witam Cię z tej strony Hintmon i witam Cię już na 31. odcinku z Ghost of Tsushima. Nie ma co przedłużać, zapraszam Cię do oglądania. Tylko czy tu jest jakiś kowal, pytanie, w tej wiosce? Jest kupiec. Coś tam mogę u niego kupić. No właśnie, nie wiem. Mam 8 tylko kwiatków. Podczas tego live'a tego nie zrobiłem, Mundezy. Gdzie jest ta uczarka? Którą wziąłem. Co się stało, pieseł? Połóż się. Mi się wydało, że widziałem uczarkę. Nie wiem. Może się przywidziałem. Nie, jest tylko kupiec, lol. Cześć, Kubolok. Tu pójdźmy, a potem lecimy tam i będę miał długi łuk i wybuchowe strzały. Że tutaj widzę, że sporo nie zebrałem. A to jest sporo żelaza, naprawdę. I zapasów. Łopanie, łopanie. Łopanie, ile tego, kuźwa? 13. 17, czyli już 30. 35. 43. 48. 56. 64. 70. 78. 85. 85 zapasów było w jednym miejscu, ładnie. W tamtą. Może będzie lisianora czy coś. Chilnę się. Czy to są bandyci? Jep, bandyci. Nie mongołowie, tylko bandyci. Czemu muzyczki nie ma? Jeden. Dwa. Trzy. Nie drzyj się. A, ja chciałem punkty rozdać. Teraz sobie przypomniałem, co chciałem zrobić jeszcze. Nie licząc tej, że uczarkę myślałem, że była. Ja chciałem rozdać sobie punkty. To będzie w tym. Tutaj chciałem coś ulepszyć chyba. To wezmę. I to. Tego już nie mogę, nie? Czyli coś jeszcze tutaj mogę, z postawy. Na przykład wody. No i gites. To chyba tam, ten palący się dom. Chyba dom. Czyli jednak nie liseł. O, szkoda. Liseły są spoko. Czyli po prostu jakaś dodatkowa misja będzie. Albo obóz. Co dostanę? Żelazo, legenda. Czy mogę obserwować przywódcę? O, to jest pytanie. Boże, jeleni koło mnie chodzą. Myślałem, że zaraz ktoś przyjdzie mnie zabić. Znajdź i obserwuj mongolskiego przywódcę, mam.
dzwonkiem wiatrznym przyrzucę. I będę patrzeć sobie na przywódcę. Tylko... I będzie jeden punkt. Dites. Jeszcze dwa zostaną po zabiciu go. I będę miał nową postawę. Nie widziałem, nie mam nadziei nikt. Niestety mnie to nie zaliczyło, w ogóle fajną muzykę mają. Dobre bity. No i gites. Kolejne miejsce zrobione. I 8 żelaza dostałem. I tutaj były dzwonki wieczne. Kolejne zapasy. Amunicja, której mam full niestety. Żelazo. Tylko kunaje, przywódca kunaje. Świersza gdzieś słyszę. Pewnie po drugiej stronie jest. Bo tu go nigdzie nie widzę. Chyba, że to przez noc, to, że jest noc. To słychać świersze. A nie jako... A, tu jest. Dobra. Czy jednak nie jest przez to, że stricte jest noc. Okej, okay. Dobra, te konie mongolskie miały być wytrzymałe. Sorry, ale chciałem to sprawdzić, czy to prawda. Pisali kiedyś o tym, że konie są wytrzymałe. No chyba nie do końca się to sprawdziło. Ale okej, okay. Stal, dzwonek, kunaje, już niestety mam full. Wielkie ognicho, przy wielkim ognichu musi być coś. No, żeby ci nie amunicja. O, ale bardziej mi o takie coś chodziło. To zaraz odblokuję, ale... Mongolski artefakt, co tym razem? To jest to. Adak. Kompozycja głęboko zakorzeniona w tradycyjnych mongolskich wierzeniach ludowych, czyli szamanizmie. Mongolski szamanizm jest powiązany z wieloma aspektami kultury, w tym z medycyną, religią, z szacunkiem do natury i oddawaniem czci przodkom. Okej. Okay. Mogę do niego wrócić po siodło.
przy okazji tam jest misja. Główna. Gdzie dostanę... O, fajnie. Że przygotował dla mnie linę z hakiem. Dobra, to już wszystko. Trapper przy okazji tu jest. To lecim do Kiyoshi. Dawno tam nie byłem. A misja na długi łuk zawsze na propsie. W sumie zostawię sobie, bo na wybuchowe strzały będę mógł potrzebować. Kołczan nowy, w sensie. Nie będę teraz ulepszać. Skacz. Bywa. Tu jest łuczarka. Jestem ciekaw, jak nowy łuk będzie sprawować i strzała. Mówię, trapera zostawię w spokoju. To mnie interesuje. Mityczne opowieści. Mityczne opowieści, właśnie miałem ten cios, ten. Ty lol, mogę go użyć nieskończoność, jeśli nikogo nie nawalam. Muzyka. Opowiem mi legendę. Z nim porozmawiam jeszcze. Sore ni shitemo kikishi ni masaru utsukushisa. Masaka kono me de mirareru to wa. Take o kiru keiko ka, natsukashii na. Yoroshikereba ichido otameshi kudasai. Okej. Fajnie. Nie lubię ich, ale bywa. Ej, nasyłem. Nie wiedziałem, czy było to ostatnie. Nie sprawdziłem. L1, dobra. No i zdążyłem. Strzela szybko. Kuźwa. Kwadrat nie znam, zobacz L1. Teraz nie znam, ale się nie udało. Siadło. I będę miał już chyba kulę, nie? Nową. A nie, ja wcześniej dostałem kulę. Dobra, mój błąd. Jeszcze 4 stojaki. Miło. Sono tachi wa masari hōtō ni gozaimasu. Sugureta katana kaji ga shiageta no de shou. Shikashi ude wo ageru ni wa keiko aru no mi ka to. Tanren wo kotaru bekarazu ka. Keiko dai wa ikutsu mo gozaimasu. Zenni o sagashi ni natte kudasai. Dewa otashita de. A dzięki za zwolnienie twojego. W tej wiosce się jeszcze nie rozglądałem w ogóle za rzeczami. Byłem mniej tylko ulepszyć łuk. O! A tu zapiski. Naga prawda o Kiyoshi. Co noc mam ten sam sen. Zanoszę jedzenie do Dojo, Senseja i Shikały. Miałem z nim misję w ogóle. Ale jego tam nie ma. Znajduję tylko zaschniętą krew na podłodze. Jakimś cudem wiem, że sensei został zabity przez yokaja, który czai się w bambusowym lesie. Idę tam, żeby go dopaść, choć zdaję sobie sprawę, że to niebezpieczne. Drzewa nagle się rozstępują i stoję przy naszym wodospadzie w Kiyoshi, ale zamiast wody spływa nimi krew. Wtedy się budzę. Okej. Okay. Ciekawy sen. Idźmy do pana muzyka, który opowie nam legendę o Kiwiakim. Za, kocire, Uchitsune kono densho de gozaimasu. Uchitsunego. Lubię historię. Nishie no koto, tsubasa moteru akki arite wazawai wo nasu. Daiuri Uchitsune kono wo mesareri. Uchitsune, kami no kagoseshi yumi wo motsu todai ichi no yumi tori nani. Śma sobie przyleciała. Tatabi akki koshitareba yumi o hi tsukami i oto san to te tachi ni keri
狙い誤たず山遥か雲を掴みと飛ぶ行きて打ち常放つただ一心真の像を抜きたり OK 悪鬼地に落ち末路の息を打ち常光に吐きつけるほどなく打ち常随所に悪鬼の姿見えれば明賀の弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆイダルルは皆人なり打ち常子をついに捕らえられ死刑ならんと覚えども帝を哀れにおぼし召す打ち常対馬へ流されて幾とせの後こと切れる覚ゆる者もわずかなり悪鬼を打ちしかの弓は対馬の島の者隠し弓が待つのは名人かはたまた呪いの生贄か OK ciekawa historyjka ciekawe ile w tym prawie klątwa Uchitsunego noroi wa tomokaku yoi yumi no yoda o kiyosuke kudasare ka no yumi wa motomeru mono o yami ni izanau to moushimasu覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、打ち常公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。Szybko sobie zaleję yerbę. Dobra. Fajna historyjka. Te historyjki akurat są spoko. U tych muzyków. Bo są z ładnymi obrazkami. Ty, lol. Jakim cudem nie dedłem? Znaczy, nie dedłem, nie straciłem HP. Bo dednąć bym nie dedł. Bym się zdziwił, jakbym dedł. I znowu ciema przywróciła się. Do akcji. I chodzi mi gdzieś pod klawiaturą. Hoshi ga itte ita aoi ajisai. Kono chikaku da. To może być trudne. Znaczy trudne, tak jak ostatnio było. Drewno cisowe i kolejne drewno cisowe. Choć może nie aż tak, bo to jest przy wybrzeżu. O, niebieskie kwiatki. I tam są niebieskie kwiatki, a tu jest wpis do niebieskich kwiatków. A to są same swoje kwiatki. I beczka z ciałem jakimś. Mogłem sobie kupić ulepszenie, że szybciej chodzę jednak. No pewnie będę musiał z kimś walczyć o to, jak zwykle. Badaj. Aoi hana ni kakomareta Kojima. Yumi wa koko ni arisou da. Może, ale tu go nie ma. Kore ga Uchitsune no haka. Tu dole muszę przejść? Fajne jest zdjęcie. Czyli znając życie będę musiał z kimś walczyć. Albo strzelać na łuki. Kij wie. Boże. Nikt. Ok. Tęgu no men o kabutte otta.
それにあの戒め油断はできんな。Tym bardziej chcę ten łuk. Nie wiem, co to zdjęcie mi o tym mówi, ale bywa. Czy jest na niej widoczna latarnia? Nie. Czyli to będzie jakaś wysepka pewnie. To wygląda jak wysepka. Czy to jest wysepka, to inna sprawa. No, jaki mamy teren poszukań? A, dobra. I to jeszcze przy ich królestwie, tych Chana. Strzały. Kwiatek. Jelonek tam chodzi. I kolejny kwiatek widzę. W dodatku muszę sporo pozbierać, żeby mieć wszystko. Słyszę kogoś. Albo coś. No dwóch razy szuka. Czemu tylko cztery? No bez jaj. Mam to, że więcej zdobywam z drapieżników rzeczy. Znaczy nie zaraz później, tylko ogólnie wszystkiego. Czy to żywności, czy czegoś, a jednak nie widzę tego, żeby cokolwiek więcej dawało. Nie chcę robić skoku wiary. Porównajmy sobie bitwę. Pomóżmy, tylko komu? Są bandyci na bandytów. Okej. Zaraz kolejny punkt. Nie wiem, po co tu wchodziłem, ale... Zawsze mogłem sobie pooglądać bitwę. Jak się biją złodzieje? Wolałbym, żebym z nich kwiaty leciały aktualnie. Przestrzegam wszystkiego full. Znaczy strzał na przykład mam full w tym sensie. Bambus. Tam coś widać. To może być to miejsce. Może być. Czy jest, to już inna sprawa. W ogóle coś odkryłem. Znak zapytania odkryłem. Tam jeszcze dalej jest to, co mówiłem, że coś wystaje. Dokładnie tu. Czyli pytanie to jest to miejsce, o które chodziło. Czyli to. Niedźwiedź? Nie, to nie jest niedźwiedź. To jest samuraj klęczący. Już kuźwa, wątź ma. Wkurzać mnie zaczyna. Won. Won, sio. Wypierdalaj. Won. To jest jakiś fort. Wiem, że już wyszedłem, sorry. Ale kwiat, kwiat Boże. Ten mnie prowadzi. O, gorące źródła, miło. Noż kuźwa, won.
Nie mówiłem do ciebie, pieseł. O kim będę mógł rozmyślać? Tym razem. Rozmyślaj o... Nie da się nie myśleć o niczym. Chyba. Bo jak chcesz myśleć o niczym, to myślisz sobie, żeby nie myśleć o niczym. Idziemy dalej w poszukiwanie. A przy okazji sobie zawalczymy z tamtymi. Niestety to mogło być bolesne. To nie ja zabiję jego konia. Żeby nie było. Co tam mieliście ciekawego na wozie? No i wszystko zebrane. Stal, żelazo, miło. Do ulepszania katany. Zapasy, niebieskie kwiaty w ogóle są. Zapasy. I zapasów, jeszcze więcej. Ile mam zapasów? Tysiąc około pewnie już. Zżynając życie. Bo nic ostatnio ulepszałem. A już trochę zebrałem. Tylko niech mi się wszystko naładuje. Trochę tego jest. 1185 dokładniej. Armę mogę sobie ulepszyć, albo katanę właśnie. Katan na pewno ulepszę, bo mam te 2 złote dostałem. Ale arma może też. Albo ten długi łuk. Prawie spadłem, żeby coś. No bo są niebieskie kwiaty. Tu jest wysepka niebieskich kwiatkowa. Niebiesko-kwiatowa. Tam jest jakiś most w ogóle? To jest kapliczka jakaś. No, tam jest do kapliczki. Tam się schodzi. Tamtędy. Jak się nie zapomnę, to tam pójdę. Ale raczej nie zapamiętam tego. Jak tu zejść na dół, pytanie? Tam się to chodzi, dobra. Tędy. Mówię, z tym uszczynkiem pewnie będę walczyć. Kwiatek. Tam jest to... Jak to się nazywa dokładnie? Zamek Kaneda. A i tak jeszcze tam nie ma co iść. Bo nawet nie wiem, czy tam mogę w ogóle pójść. Bo jeszcze nie zebrałem całej ekipy. Nie wiem, czy można tam pójść. Może kiedyś zobaczę, jakbym jeszcze grał. Może. I też by było na tyle na 31 odcinku z Ghost of Tsushima. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał i do zobaczenia na następnych odcinkach. Bye.